Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dany jest sześcian ABCDEFGH. Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P. Tangens kąta, jaki odcinek PH tworzy z płaszczyzną ABCD, jest równy. No i pytanie, o który kąt tutaj chodzi? O tangens którego kąta? Tangens kąta między odcinkiem PH, czyli tym, a płaszczyzną podstawy ABCD, czyli to jest po prostu ten kąt. Chodzi o ten kąt. No i teraz, jak znaleźć tangensa? My wiemy, że tangens to jest w trójkącie prostokątnym stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta alfa do przy prostokątnej stojącej obok kąta alfa, czyli A do B. Czyli u nas musimy znaleźć wysokość DH, my ją oznaczmy jako A, ponieważ to jest sześcian, to wszystkie krawędzie są tej samej długości, czyli wysokość to jest też A. A tutaj ten odcinek DP to jest połowa przekątnej, czyli to jest A pierwiastków z 2 na 2. Czyli tangens kąta alfa to jest A podzielić przez A pierwiastków z 2 na 2. A skracamy, czyli mamy 1 przez pierwiastek z 2 na 2. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 1 razy 2 przez pierwiastek z 2. Czyli 2 przez pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 2. Czyli 2 pierwiastki z 2 przez 2, czyli pierwiastek z 2. Odpowiedź D.